Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na temat Kordiana. Zrobiłem sobie delikatną przerwę o twardy durkę Witolda Gombrowicza i z racji tego, że w klasach drugich omawiam właśnie ten dramat romantyczny Juliusza Słowackiego, wydawało mi się całkiem sensownym, żeby parę słów i parę filmików nagrać właśnie na temat tego romantycznego dramatu, który uważam za naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry, tak? Dobrze, no to kilka kwestii takich absolutnie porządkujących treści. Po pierwsze, czas i miejsce powstania utworu. Otóż Kordian został napisany w Genewie w roku 1833, już było po powstaniu listopadowym i ten kontekst historyczny jest bardzo ważnym kontekstem dla tego oto dramatu. Data pierwszego wydania 1834. I powszechnie, naprawdę tak powszechnie uważa się, że Kordian jest odpowiedzią na Dziady część trzecią i Słowacki podważa tutaj wszystko to, w co wierzy i co promuje Mickiewicz. No po części tak jest, ale ja myślę, że Kordian jest czymś dużo, dużo więcej i postaram się wam to udowodnić, chociażby na przykładzie pierwszego monologu tytułowego bohatera. No dobrze, no to teraz trzymajcie się, będzie bardzo dużo i będzie, mam nadzieję, chociaż trochę mądrze. Dobrze, poznajemy Kordiana dzięki didaskaliom, tak? Słowacki nas informuje. Kordian, młody 15-letni chłopiec, leży pod wielką lipą na wiejskim dziedzińcu. Obok gdzieś tam jest Grzegorz, stary sługa, nieco opodal czyści broń myśliwską. Z jednej strony widać dom wiejski, z drugiej ogród. Za ogrodzeniem dziedzińca staw, pola i lasy sosnowe. A więc mamy bardzo konkretnie zarysowaną przestrzeń i mamy wprowadzonych dwóch bohaterów. Po pierwsze, no i co najważniejsze oczywiście, mamy Kordiana, młody 15-letni chłopiec. Kiedy zapytałem jedną z klas, jacy byli, kiedy mieli 15 lat, to jedna z uczennic powiedziała tak: ja mam teraz brata, który ma 15 lat i nie polecam. No, sami chyba wiecie, że mając 15 lat, człowiek znajduje się w epicentrum tego tak zwanego głupiego wieku. To znaczy, jest nastolatkiem, jeszcze nie wie dokładnie, czego chce od życia, ale wie, że czegoś chce. Jeszcze nie wie dokładnie, jaki będzie, kim będzie. Jeszcze nie wie dokładnie, jak życie go ukształtuje, ale już czuje, że buzuje w nim ta energia, która zamieni go za kilka lat w osobę dojrzałą, dorosłą i miejmy nadzieję, że będzie w tej dorosłości się odnajdywał. Tak? Ten ktoś. Tak? Natomiast młody 15-letni chłopiec, jakim jest Kordian, przeżywa rzeczy zgoła podobne. Tak? A więc mamy do czynienia z nastolatkiem, który leży pod wielką lipą na wiejskim dziedzińcu. To nam powinno dać troszeczkę do myślenia. Dlaczego? Dlaczego to leżenie pod lipą na wiejskim dziedzińcu moim zdaniem jest takie ważne? Dlaczego w taki oto sposób Słowacki go nam zaprezentował, a nie na przykład Kordian siedzi na ławce albo spaceruje sobie? Później, kiedy będziemy sobie czytali jego monolog, zauważymy, że jest jesień, jest zimno, trawa jest oszroniona, a ten młody chłopak leży pod lipą. Dlaczego? Ano dlatego, że on uwielbia zwracać na siebie uwagę. On uwielbia koncentrować na sobie zainteresowanie innych ludzi. I Kordian jest głęboko chyba nieszczęśliwy również z tego powodu, że wokół siebie ma tylko starego służącego Grzegorza, który najczęściej dobrotliwie go ignoruje w momentach, kiedy Kordian niczego od niego nie chce, albo gdzieś tam będzie nam przemykała kobieta Laura, która też Kordiana raczej traktuje z pewnego rodzaju żartobliwym, ale jednak dystansem. I Kordian jest nieszczęśliwy z tego powodu, że leżąc na zimnej ziemi nie ma nikogo, kto by mógł podziwiać jego niecodzienne przecież zachowanie. Dobrze, to jest pierwsza informacja. Druga informacja. Pierwsze słowa Kordiana. Zabił się. Młody. O kim jest mowa? Do Kordiana najprawdopodobniej doszła jakaś informacja, być może usłyszał, być może dostał taką informację w liście, że ktoś, kogo znał, popełnił samobójstwo. No, w romantyzmie informacja o czyjejś samobójczej śmierci nie jest niczym nowym. Samobójstwo było często praktykowane przez ludzi, którzy mieli różnego rodzaju problemy emocjonalne
i nie wiedzieli, w jaki sposób te problemy rozwiązać. Samobójczą śmiercią skończyły się Cierpienia młodego Wertera, Dziady część czwarta, no i tam jeszcze parę innych tekstów byśmy znaleźli, gdzie bohaterowie targają się na swoje własne życie, skutecznie lub mniej skutecznie. Hordian miał kogoś znajomego, kto pozbawił się życia. I zrazu jakaś trwoga kładła mi w usta potępienie tego czynu. Była to dla mnie posępna przestroga, abym wnet gasił myśli zapalone. Czyli jakiś racjonalny element w Kordianie odebrał informację o samobójstwie kogoś znajomego jako ostrzeżenie. Ostrzeżenie, żeby nie uruchamiać w sobie, nie odpalać, nie pozwalać się rozwijać tym wielkim, targającym człowieka emocjom. Trzeba jednak nacisnąć hamulec, żeby te emocje nie zawładnęły człowiekiem. Ale Kordian mówi tak, dziś gardzę głupią ostrożnością gminu. Gminu, czyli ludzi zwykłych, prostych. A więc jeżeli Kordian gardzi ostrożnością ludzi zwykłych, to samego siebie traktuje jako jednostkę niezwykłą, wyjątkową, jednostkę specjalną. A jednostki wyjątkowe nie zachowują się jak ten cały tłum, który te jednostki otacza. To nam doskonale się komponuje z tym, co my wiemy o romantykach. Romantycy traktowali siebie jako jednostki właśnie wyjątkowe. Widzieli w sobie, w samych sobie, widzieli ludzi szczególnych, naznaczonych, tak? Wybijających się ponad tłum. Za każdym razem tak będziemy mieli, czy to w Cierpieniach młodego Wertera, czy to w Dziadach części czwartej, czy to w Dziadach części trzeciej, obojętnie gdzie, bohater romantyczny zawsze się wybija. Tak? Ma do tego prawo albo nie ma do tego prawa i po prostu mu się wydaje, że jest wyjątkowy. A Kordianowi się wydaje, że jest wyjątkowy, więc nie będzie hamował swoich emocji. Nie, będzie płonął, tak? Będzie przeżywał swoje emocje w sposób bardzo, bardzo, bardzo gwałtowny. Tak? Jak opisuję tę gwałtowność? Chwytam powietrze, pożeram wrażenia. Tak? A więc będzie żył w sposób niemalże ekstatyczny. Tak? I to nieważne, że grozić mi będzie z tego powodu samobójstwo, być może tak sobie myśli Kordian. Ważne jest to, że będę czuł się jak jednostka wyjątkowa, która zapala się wewnętrznie i nie ma żadnych hamulców, które będą blokowały go przed czynem ostatecznym, czyli ewentualnym popełnieniem samobójstwa. No ale za chwileczkę dochodzimy do rzeczy bardzo, bardzo, bardzo ciekawych. Przeskoczę kawałek i taki oto cytat. Ta cicha jesień, co drzew trzęsie szczytem, co na drzewach liście truje i różą rozwiewa czoła, podobna do śmierci anioła. Ciche wyrzekła słowa do drzew. Gińcie drzewa. Zwiędły, opadły, myśl śmierci z przyrodzenia, czyli z przyrody, w duszę się przelewa. Posępny, tęskny, pobladły, patrzę na kwiatów skonanie. Dochodzimy do czegoś, co my już powinniśmy znać z cierpień młodego Wertera. W cierpieniach młodego Wertera bohater był niemalże doskonale zsynchronizowany z tym, co dzieje się w otaczającej go przyrodzie. Jeżeli było lato, jeżeli była wiosna, to Werter czuł się doskonale uskrzydlony i w tym momencie jego związek z Lottą albo przeżywał wzloty, ten związek dam cudzysłów oczywiście, albo ten związek przeżywał wzloty, albo Werterowi roiło się, że będzie mógł z Lottą być na wieki wieków. Amen. Tak? A kiedy przyszła jesień, kiedy przyszła ta posępna pora roku, Werter pogrążał się w coraz czarniejszej depresji. I podobnie jest z Kordianem. Przyszła jesień, którą teoretycznie uznajemy za koniec kalendarzowego roku. Wszystko obumiera, wszystko chyli się ku upadkowi. Tak? I ta jesień sprawiła, że w Kordianie też rodzą się posępne myśli. Tylko, uwaga, cóż z tego, że Kordian jest wrażliwy na zmiany pogody. Tak? Cóż z tego, że mówi takie słowa, jestem posępny, tęskny, pobladły, patrzę na kwiatów skonanie i zdaje mi się, że mnie wiatr rozwiewa. Cóż z tego, skoro ten chłopak ma 15 lat. I zastanówmy się teraz, na ile autentyczne są te uczucia, które przeżywa.
on te uczucia przeżywa autentycznie, czy on gra przed samym sobą i przed tymi, którzy mogliby być jego potencjalnymi widzami. Właśnie widzami, no bo Kordian jest pewnego rodzaju aktorem. Tak? Kordian udaje przed samym sobą. Kordian gra, ale co gra? No to chwilkę cierpliwości. Dalej. Cicho słyszę po łąkach trzód błędnych wołanie. Idą trzody, czyli idą pewnie stada krów, po trawie chrzęszczącej od szronu i obracają głowy na niebo pobladłe, jakby pytały nieba, gdzie kwiaty opadłe, gdzie są kwitnące maki po wstęgach zagonu. Czujecie to? Kordian słyszy, ma dobry słuch, Kordian słyszy krowy muczące gdzieś tam na pastwiskach i sobie mówi, ciekawe, co myślą sobie te krowy. Pewnie się zastanawiają, jak tak szybko przeminął rok, co się stało z upływającym czasem i tak dalej, i tak dalej. Przecież tego Słowacki nie mógł napisać na poważnie. Słowacki sobie robi jaja ze swojego bohatera i zamienia go w taką parodię bohatera romantycznego. No Kordian zastanawia się, o czym myślą krowy patrzące w niebo. No to jest niepoważne. Krowa nie dość, że nie jest zbyt poetyckim zwierzęciem, to jeszcze Kordianowi się wydaje, że krowy mają dar postrzegania rzeczywistości, upływającego czasu, jeszcze mają zdolność do rozważań natury metafizycznej. Tak się nie dzieje. Dlaczego tak Słowacki pisze? Dlatego, żeby sparodiować bohatera romantycznego, ale jeszcze coś, a o tym za chwileczkę. Tak? Kordian mówi tak. Oto ja sam, jak drzewo zważone od kiści, sto we mnie rządz, sto uczuć, sto uwiędłych liści. Cóż to znaczy, że sto we mnie rządz? To jest bardzo proste. Wyobraźcie sobie kogoś, kto ma 100 różnych pomysłów na życie. No fajnie, że ma taki szeroki wachlarz, ale on ma tych pomysłów 100 jednocześnie. Czyli budzi się rano, mówi sobie, będę architektem. Po drugim śniadaniu mówi sobie, nie, zostanę policjantem. Po obiedzie sobie mówi, nie, najprawdopodobniej po maturze wyruszę w podróż dookoła świata. A kładąc się spać, mówi sobie, chyba moim powołaniem jest leczyć ludzi w środku Afryki. Zbuduję tam mały szpital i będę zajmował się cierpiącymi na różnego rodzaju choroby, na przykład pigmejami. Tak? Cóż to jest za sytuacja? To jest bardzo niekomfortowa sytuacja. Tak? I Kordian cierpi z powodu, nie z powodu tego, że nie ma czemu oddać się w życiu, ale z powodu tego, że ma, czuje w sobie energię i ma zbyt wiele pomysłów, ale do żadnego z tych pomysłów nie jest się w stanie przekonać. Nie umie się zaangażować w nic w 100%. Tak? Ciąg dalszy. Teraz wzywa Boga. Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój. Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj. Tak? Kordian zwraca się do Boga z jedną prośbą. Panie Boże, daj mi jakiś znak. Czym ja mam się zająć w życiu? Podpowiedz mi. Pomóż mi, ponieważ czuję ten jaskółczy niepokój. To jest piękna metafora. Być może Kordian czuje to samo, co czuł Werther i co nazywamy Weltschmerzem, czyli takim bólem świata. Chociaż Kordiana bezpośrednio chyba nic nie boli. Męczy go raczej niepewność co do tego, jak będzie wyglądała dalsza jego egzystencja. Aczkolwiek przypomnijmy sobie, on ma lat 15 i ma absolutne prawo do tego, żeby nie wiedzieć, czego będzie chciał od życia. Jedziemy dalej. Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, a stanę się tej myśli narzędziem, zegarem. A więc Kordian marzy o tym, żeby mieć jakiś konkretny cel w życiu, ponieważ tego celu nie ma. Nie wie, czemu się, komu się być może oddać, komu się poświęcić. Czuje przymus tego, żeby być w życiu kimś. No, ale nie umie znaleźć sobie żadnej konkretnej ścieżki, którą mógłby podążyć. W tym momencie zaczyna zwracać się do Grzegorza. Grzegorzu, porzuć strzelbę czyścić. Co pan mi rozkaże? Pyta Grzegorz. Chodź tutaj, mój stary, nudzę się. Grzegorz na to, nie nowina, cóż ja pocznę na to.
Tak? Czyli nie pierwszy raz Kordian już musi się nudzić. Nuda jest bardzo, bardzo negatywnym stanem egzystencjalnym, tak? Który pojawia się wtedy, jeżeli nie mamy żadnych nowych bodźców, które do nas docierają i nie umiemy cieszyć się tymi, które już mamy wokół siebie. Tak? Nuda ciągnie się, wlecze się. Być może dla kogoś ten mój filmik jest nudny, więc w tym momencie może przerwać. Ale cóż nam to mówi o Kordianie? Kordian jest po prostu w bardzo nieszczęśliwym i nieszczególnym, bardzo nieszczęśliwej i nieszczególnej sytuacji. Żyje najprawdopodobniej gdzieś na wsi, no bo skoro krowy, mały domek, mały dworek, tak, no to daleko mu do atrakcji wielkiego miasta. Wokół siebie ma tylko Grzegorza, który jest jego służącym, ale chyba nie do końca ten Grzegorz spełnia wszystkie pokładane w ludzkiej obecności nadzieje. Ma jeszcze gdzieś tam Laurę, o niej będziemy mówili oddzielnie. Tak? No i co ma zrobić? Co ma zrobić 15-letni chłopak ze swoim życiem, skoro ten 15-letni chłopak żyje gdzieś tam na prowincji? Ale jeszcze, coś jest jeszcze. Powiedziałem, że jest jeszcze jedna tajemnica w Kordianie. Kordian nie dość, że jest pewnego rodzaju subtelną parodią bohatera romantycznego. To jest jeszcze, chyba co ważniejsze moim zdaniem, pewnego rodzaju diagnozą tego, co romantyzm zrobił z pierwszym pokoleniem Polaków, którzy zaczytywali się romantycznymi tekstami. A więc Słowacki przystawia Kordiana, tak, Kordian jest pewnego rodzaju lustrem, w którym odbijają się młodzi ludzie wychowani na romantycznych tekstach. No to jeżeli tak jest, jeżeli uznamy, że to, co mówię, jest autentyczne albo prawdziwe lepiej, no to co zrobiły ideały romantyczne ze swoimi odbiorcami? Co zrobiły ideały romantyczne z pokoleniem młodych Polaków? Krzywdę. Te ideały skrzywdziły tych ludzi, ponieważ zamieniły ich w ludzi, którzy czegoś chcą od życia, zbyt głęboko przeżywają uczucia, nie mają konkretnego celu w życiu. Tak? Historia w jakiś sposób ich skrzywdziła, ponieważ wszystko to, co ważne do tej pory, już się chyba wydarzyło. Ci młodzi ludzie za bardzo przeżywają swoje własne uczucia, ekscytują się czymś, są słabi, uzależnieni od przelotnych nastrojów. Nie można im ufać. Tak? Nie można od nich niczego wielkiego wymagać. Tak? I Kordian jest właśnie doskonałą diagnozą tego, w jakim stanie jest pokolenie młodych romantyków ukształtowanych przez romantyczne lektury. Lektury takich tekstów jak Cierpienia młodego Wertera, Dziady część czwarta, być może Ballady i romanse. I ta diagnoza jest bardzo, bardzo smutna. A więc w monologu poznajemy bohatera, który nie wie, czego chce od życia. A nawet kiedy się dowie, okaże się potem, że nie jest w stanie wypełnić misji, którą sobie sam wyznaczył. Trzymajcie się. Pozdrawiam.